Przypominam mój temat tej miniserii, który koncentruje się wokół problemu wiary i niewiary. W pierwszej części krótko zaprezentowałem, przypomniałem, zachęciłem do lektury książek Ronalda Engelharta, wybitnego socjologa religii, autora kilkudziesięciu książek, który śledził przez kilkadziesiąt lat zmiany, przekształcenia, wierze społeczeństwa nie tylko amerykańskiego, ale wręcz globalnego. Prawie całe wspólnoty państwowe, grupy ludzi zainteresowanych w takiej naukowej analizie religii dostarczały mu danych. Wszędzie miał współpracowników i te jego ustalenia są bardzo dobrze udokumentowane. No i przedstawiłem jego perspektywę na gwałtowny zmierzch religii, o której on mówił w swojej ostatniej książce. Dzisiaj natomiast chciałbym krótko przedstawić filozofa również amerykańskiego, choć o brytyjskich korzeniach, Filipa Kitchera, który jest mało znany w Polsce, ale jest bardzo wpływowy w krajach anglojęzycznych. I jedna z jego książek jest już przetłumaczona na język polski, niebawem się również ukaże w wydawnictwie Stapis, z moją zresztą przedmową, i to był powód, dla którego się i autorem, i książką zainteresowałem. Książkę przetłumaczył Andrzej Dominiczak, który również nieprzypadkowo tą akurat książką, o której głównie będę dzisiaj mówił, się zajął, bo sam jest człowiekiem, który od lat zajmuje się propagowaniem idei świeckiego humanizmu. I właśnie Filip Kitcher w swojej książce, która oryginalnie po angielsku ukazała się 10 lat temu, w 2014 roku, właśnie takim problemem wiary i niewiary się zajął, tytułując swoją książkę Życie po wierze, z podtytułem W obronie świeckiego humanizmu. Dlaczego ta książka i ten autor wydaje się ciekawy i wart uwagi? Otóż wydaje się, że zwłaszcza w polskich warunkach, ale nie tylko w Polsce, w Europie na pewno, jesteśmy przyzwyczajeni do ostrego przeciwstawiania ateizmu i teizmu. Wydaje nam się, że są to światopoglądy nie tylko do siebie niesprowadzalne, ale też pozostające we wzajemnym antagonizmie, wspierające się, walczące ze sobą. I Filip Kitcher proponuje inną perspektywę. On mówi, że owszem, on jest ateistą, odszedł od wiary, ale to odejście nie miało charakteru jakiegoś buntu, rebelii, sprzeciwu, gwałtownego odejścia, zrzucenia jakiegoś zniewalającego ciężaru, tylko to była spokojna, racjonalna ewolucja i odkrywanie tego racjonalnego poglądu. I jednocześnie nigdy, sam ma już 70 parę lat, w tej swojej trwającej dziesięciolecia działalności edukacyjnej nie miał potrzeby walki z religią. Wręcz przeciwnie, zawsze uważał, że religia, tak jak dla niego jako dziecko, spełniała istotną rolę. On śpiewał w chórze kościelnym na przykład i w ogóle do dzisiaj ma bardzo pozytywne wspomnienia z religii, więc uznaje, że ta religia spełnia istotne funkcje w życiu społecznym, zaspokaja pewne potrzeby,
które akurat w jego wypadku ich nie zaspokaja, ale wie, że dla innych to jest ważne. I jednocześnie, owszem, odrzucając religię ze względów właśnie racjonalnych, jest bardzo zaciekawiony, jak ludzie myślący dalej w religii trwają. No bo to, że dzieci są religijne, no to można wytłumaczyć tym, że po prostu urodziły się w rodzinach religijnych, ten przekaz rodzinny, instytucjonalny, szkoły, instytucji religijnych jest tak mocny, że sobie nie wyobrażają, że może być inaczej. No ale człowiek dorosły, który zaczyna, mówiąc po kantowsku, używać swojego rozumu i bierze swoje życie we własne ręce, bierze odpowiedzialność za wszystko, co robi, no to jemu wydaje się, religia nie jest do niczego potrzebna. No i tu jest właśnie ten moment pewnej nowości w ujęciu Kitchera, który zresztą on nazwał tak po angielsku soft ateizm, i Andrzej tłumacz jego książki Życie po wierze to przetłumaczył jako miękki ateizm. I mi się to bardzo podoba. To znaczy, to jest takie ateizm, który jest właśnie łagodny i który chętnie wchodzi w relacje z ludźmi o innym światopoglądzie. I cała książka jest o tym, że jak dotąd nie spotkał żadnego przekonującego argumentu czy człowieka, który by go przekonał, że jego pozycja jest błędna czy niesłuszna. Ale jest otwarty ciągle na tę możliwość zmiany światopoglądu. Czyli miękki ateizm jest taką postawą życiową, pełną życzliwości, tolerancji dla ludzi, którzy mają inne poglądy. I z tym pojęciem miękkiego ateizmu bardzo żywo koresponduje pojęcie wyrafinowanej religii czy religijności. Bo Kitcher zdaje sobie sprawę, że tak jak w wypadku ateizmu mamy do czynienia z ogromem różnych postaw i nie da się ateizmu sprowadzić do jednego mianownika. Ludzie są ateistami na różne sposoby i on wie, że również ludzie religijni są różni. Są fanatycy religijni, są mistycy, są ludzie, dla których religia jest ich najważniejszą tożsamością i tak dalej, ale dochodzi do wniosku i to pokazuje w jednym z rozdziałów tej książki, że właśnie religia wyrafinowana, czyli religia, która wyrasta czy utrzymuje się dzięki kulturze, lekturom, refleksji również filozoficznych, jest gotowa i otwarta również na światopogląd ateistyczny. I tutaj mamy ten moment właśnie dialogiczny. Z jednej strony jest ten miękki ateizm, nieagresywny, otwarty i życzliwy dla ludzi wierzących, dla ludzi religijnych. I z drugiej strony mamy ludzi religijnych, którzy zdają sobie sprawę, że religia ma wiele twarzy, jest problematyczna. Są otwarci również na krytykę tej religii ze strony jej przeciwników. Ale pod wpływem tej religii, tej krytyki, ta ich religia ulega jakby wyrafinowaniu i oczyszczeniu. I on mówi, Kitcher, że to jest właściwie ten moment, który stanowi o żywotności naszej kultury i warto zarówno by ludzie wierzący, czyli ciągle uważający religię za coś istotnego, jak i ludzie, dla których religia przestała mieć znaczenie, żeby ze sobą rozmawiać i albo się utwierdzać we własnym światopoglądzie, albo jeśli spotkamy argumenty przekonujące, te spojrzenie na świat, na Boga i na religię zmienić. Bardzo zachęcam Państwa do myślenia właśnie w takich kategoriach miękkiego ateizmu i wyrafinowanej religii.